Co tu dzisiaj robisz ty? Pit stop. Dzisiaj będę się ścigał. Czwarta runda wyścigowa. Nie, w sumie dzisiaj trzecia, jeszcze był King of Poland, ale nie byłem. W końcu się trzeba pościgać. Zweryfikować setup. Dzisiaj 11.5 będzie, nie? Nie, tyle nie. Będziemy walczyć o nową życiówkę, ale nie chcę zapeszać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. It's all about humanity. Kod paliwowy do zmiany na tym setupie niewiele wniesie. Więc zmieniać turbo. Zmienić turbo, no to kolektor na tym scrolla. I wiesz, i z kosztu z wymiany tylko, nie wiem, układu paliwowego tam 1000 zł zrobiło się, jak liczyłem, 7, a pewnie by się dychanie nie zmieściła, nie? Więc stwierdziłem, że na razie sobie odpuszczam. Tym bardziej, że widać, jak mój sezon wygląda, nie? W tej chwili. Czyli co, w końcu się firmowego auto dorobiliśmy, tak? Reprezentacyjnego. Ale na show and shine tym nie pojedziesz, panie. Ale na, o kurde, ale na głośny wydech pojadę. O chu. No i pierwszy. I tyle było dla klejek. Pierwszy start po dwóch latach, po awarii. Stąd też jest z tym lawetą. Nie wiem, czego się spodziewać. Teoretycznie auto wracało na kołach od Przemy. Te 500 km prawie. Wokół komina coś tam jeździło, ale za dużo nie było do testowania. Jest kontrola trakcji, którą trzeba będzie przetestować. Muszę ustawić, bo też spitoliłem wczoraj. Nie doczytałem manuala i na pewniaka sobie coś tam pozmieniałem. My tu pitu, a naklejka gotowa. Firma Strongflex pomogła w odbudowaniu zawieszenia na Red Turbo Channel. Hasło jest 10% zniszczeń. Teraz się przygotuję, żeby sobie już mieć kamery przygotowane, wszystkie GoProsy i inne takie kity, bajery. I będzie później jeździć. Coś się obserwuje. A! Kurka wodna! A tu mnie zachodzi dobrze, że nas ta blacha dzieli. Lewego toru, żeby w miarę to się wyrównało, bo sami widzicie, że czarnego po tej stronie jest więcej niż po tej. Oprócz kandal dragowy. Co to powiedział? O, to jest dobra. Powiedziałeś, żeby subskrypcji kanału Powiedział? Nie powiedział, no. Nie powiedział? Premium na Roxie. Na Pornhubie chyba. Proszę do kamery, kiedy termin będzie zobowiązanie? Kiedy nagrywamy, bo widzowie chcą wywiad. Piszą w komentarzach za każdym filmem. Kaktus. Gdzie jest kaktus? Gdzie jest ten Victor? Do końca przyszłego tygodnia. On zmienił łaskę. No. A cię zapiął, się pasuje. Jestem gotowy. Nie, oczywiście, nie, możemy faktycznie... Czym prędzej? W tym miesiącu. Czerwiec, no okej. Bo lipiec pewnie będzie już taki wyjazdowy mocno, lipiec, sierpień, tak. Ludzie będą wyjeżdżać. Ja mówię poważnie, nawet nie wiem, czy nie wypadałoby, wiesz, jakiś piątek, sobotę teraz zrobić za tydzień. Jeżeli masz, nie masz jakichś piątek, stanów, nie? To myślimy. Będziemy się w poniedziałek, we wtorek będę chciał. Dobra. Tylko dajcie znać wcześniej, to pojadę po samochód, jeżeli będzie ogrzeszka stała. Może... A jeżeli byście dali mi... Poczekaj. Tak to bym od razu teraz zabrał na tydzień do siebie. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak nic się nie zepsuje, to go zabiorę do siebie i będzie czekał na piątek. Jak powiesz, że nie, no to najpierw go zabiorę. Dobrze. Tak, dziękuję, że dalej grzebać. Dobrze. Także mamy to nagrane.
zgaś ten samochód, bo tego elektryka z tyłu za ten. Już teraz ma czyszczone opony, a taki czysty, na torze podjeżdża. Weź nic nie mu się tak stresuje. Auto, właśnie jeden z tych gości. Co to będzie? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Z Litwy, Turbo. Zawodnik mówił o... Już jest, oficjalnie mogę powiedzieć, jesteśmy w top 9, pojechane dzisiaj 9, 235 na mecie. Procedurę muszę podnieść. 13,5. To coś jest nie halo. Bo dragi pokazało 12,2. Dobra. Zaraz weryfikuję. Pali tam kopa i nie Porsche tam kurwetna, a skąd pana to pieniążki ma? Powiem tak, byłem kiedyś w Toruniu, tam mam takiego przyjaciela, ale on już nie żyje, on rozdaje auta. Muszę się przejechać do Torunia. A w sumie niedługo jadę. Może go spotkać, a nie, nie żyje. On nie żyje, a nie tam dużo jest jeszcze jego znajomy, oni rozdają tam auta często. I jak dzisiaj z czasami? A tym dopiero drugi raz podchodzę. Pierwszy chyba był 9,9? Czy 9,8 chyba, 9,8, a korwetą prawie dycha się pokazała. Dobrze czy źle? Jak korwetę? Dobrze, bo na pierwszych zawodach miałem chyba 11,6 czy 11,7, a teraz pokazało się tak 11 z grosikiem. Widziałeś Walkiego? 8,6. Byłem pytać, czy mogę sobie później z nim zdjęcie zrobić. Pozwolił? Pozwolił. Dobra, powodzenia. Pierwszy przejazd klapa, tak jak już wiecie o tym. Drugi przejazd zrąbałem trochę znowu za niskie obroty. Pompowało 0,4 bara, trochę za mało, bo jednak mocno klei. I 11,94, więc 5000 zabrakło do życiówki. Plus jest taki, że auto działa, już ciśnienie zeszło. Można będzie orać po życiówce, ale temperatura na zewnątrz znowu rośnie i to takie mieszane uczucia mam. Ale zapraszam. Daję sobie ostygnąć, pół godziny i staję w kolejce.
Panie, a na kod Red Turbo Channel 3 auta do przodu nie działa? Nie, to jest kod na 10%, to 10 aut do przodu. Albo 10 sekund do czasu. Muszę iść po wodę jakąś. Skąd żeś pan ta woda ukradł? A skąd mógł? Profesjonalny sprzęt do chłodzenia, tak? Ty, w dolocie 67 stopni. To mało! No. Strasznie. Z poprzednim autem. Z bardzo dobrymi dwoma czasami. Rekordy się nie udało, zabrakło troszeczkę. Przejedziemy się tak po wszystkich. Pa! Pa! Chyba skrzynia! Uważaj, bo czapkę młodemu przejedziesz. Powiedz Walkiemu, że bez siódemki ma się nie pokazywać znowu. Nie żegnam się. Ty już z tymi czasami. Zachowuj się. Skrzynię popsułem. To co rozszukam jak tutaj? Który z panów? Chłopaki mi pisali, do pustu, do słabo ruszasz! Vlog im wysyłałem, słabo, muli cię! To ten jeden babara na procedurze, skleiło fajnie, ale skrzynia nie wysłała. No. I tym sposobem. Dziękujemy. Na razie. Mówisz coś jeszcze do kamery, czy już finito? Nie, zmęczony jestem, nie chcę mi się gadać. Łukasz, na co dostałeś ten puchar? On za mnie. Najlepiej raz. Najbardziej efektowny start.
najdłuższy skok na ćwiartkę. Pa! Już mnie nie zatrzymujcie, dobra? Ja chcę już jechać, dajcie mi spokój. Nie można się odpędzić od tych falów. No, są wszędzie. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. No, szerokiej drogi. Subskrybujecie kanał. My już to robimy. Słyszałem, że był kolejny rekord, także ciśnij tam jeszcze, nie? Dzięki. Jo, na razie, trzymajcie się.